Czy jest dla człowieka trudniejsza droga niż ta, która prowadzi do Boga? Wąska, ciasna brama, którą trzeba kroczyć, aby światło pokus ma im nasze oczy. Jak ciężko i trudno wzorować się na Chrystusie, wziąć krzyż na swoje barki, oprzeć się w wygodzie, pokusie. Nikt nie mówił, że będzie łatwo i boleć nie będzie. I choć czasem sił braknie, musimy iść dalej, czym prędzej. Całuję Twoje stopy, dotykam Twoich ran, bo Ty jesteś Chrystus, mój Bóg i mój Pan. I jak Ty na Golgotę, tak my do końca życia niesiemy krzyż na barkach swoich, bo Ewangelia to prawda w sercu wyryta. A na końcu drogi, pełnej bólu, upadków, ale i męstwa, dostaniemy od swego Pana nagrodę, wieniec zwycięstwa. Umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry, drodzy czciciele męki pańskiej, podczas naszych rozważań pasyjnych spoglądamy na krzyż. Dziś chciałbym, abyśmy zastanowili się nad kształtem krzyża w naszym życiu. Wiemy, jak wygląda krzyż Chrystusa. To dwie drewniane bęki, na których rozpięty jest Zbawiciel przybity gwoździami. Taki właśnie jest kształt krzyża Chrystusa. A jaki kształt nosi Twój osobisty krzyż? Co jest Twoim krzyżem? Pan Jezus przy różnych okazjach używał słów wziąć krzyż. Co jest właśnie tym krzyżem w Twoim życiu? W pewnej niemieckiej wiosce, całkowicie zniszczonej podczas wojny, znajdował się w kościele bardzo stary krzyż, otaczany przez miejscową ludność głęboką, jakże wielką czcią. Gdy przystąpiono do odbudowy tego kościoła, odnaleziono w gruzach znajdującą się na tym krzyżu podobiznę Chrystusa, jednak pozbawioną ramion. Ludzie nie wiedzieli, co zrobić. Jedni chcieli zamieścić ten sam krzyż z nowymi ramionami, gdyż był stary i przedstawiał wielką wartość. Inni natomiast opowiadali się za zrobieniem kopii starego krzyża. Po wielu dyskusjach postanowiono jednak powiesić wizerunek Chrystusa w takim stanie, w jakim go odnaleziono. Ale z napisem: człowieku, potrzebuję Twoich rąk. To my, moi drodzy, jesteśmy przedłużeniem krzyża Chrystusa. Jego ręce uzdrawiały, Jego ręce karmiły głodnych, więc i my mamy to czynić. Jego nogi śpieszyły z Ewangelią, zatem i my mamy to czynić. Bo chrześcijanin powołany jest, by naśladować swojego Mistrza. Czy więc jesteś gotowy, aby naśladować Go również w dźwiganiu krzyża? Może od razu budzi się w nas sprzeciw? Dlaczego zaraz krzyż? Po co krzyż? Czy nie można by było tak bez krzyża? Dlaczego mamy nieść ten krzyż? I oto pytanie, na które chcemy sobie dziś odpowiedzieć. Krzyż od początku, moi drodzy, był problemem. Już w gronie najbliższych uczniów święty Piotr, gdy usłyszał, że Mesjasz musi cierpieć, że będzie ukrzyżowany, odrzuca krzyż. Nie przyjdzie to na ciebie, mówi do Jezusa. I co usłyszał? Zejdź mi z oczu, szatanie. Widzimy, moi drodzy, że kto odrzuca krzyż, ten myśli po szatańsku, a nie po Bożemu.
A potem, gdy doszło do wydarzeń Wielkiego Czwartku i Piątku, również krzyż został odrzucony i niezrozumiany. Ucieczka uczniów spod krzyża pokazuje, że można być blisko Jezusa, ale nie rozumieć Jego nauki o krzyżu. Tak właśnie uczynili apostołowie. Było im dobrze przy Jezusie, który leczył, który uzdrawiał, który czynił cuda, czy chodził po wodzie. Kiedy jedli chleb do sytości, wtedy czuli się wielcy, niepokonani. Ale już przy krzyżu pozostał tylko jeden. Święty Jan. Tymczasem święty Paweł woła: postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Nie ma prawdziwego chrześcijaństwa bez krzyża. Nie ma prawdziwego chrześcijaństwa bez cierpienia. Krzyż to między innymi wierność nauce Chrystusa. I za tą wierność wielu ludzi zostało wyśmianych, odrzuconych, a nawet zabitych. Dzisiaj, w XXI wieku, za wiarę ginie więcej chrześcijan niż u początku rodzącego się chrześcijaństwa. Bo wierność kosztuje, bo wierność wymaga. Wierność niestety dla wielu jest krzyżem. I coś, co od zawsze było grzechem dla świata, dzisiaj przestaje nim być. Weźmy na przykład 10 przykazań, o których słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu podczas Eucharystii, albo dopiero usłyszymy. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. A w ilu to chrześcijańskich rodzinach miejsce Boga zajął telewizor, komputer, pieniądz czy kariera? Stały się ważniejsze niż modlitwa, niż msza święta czy chrześcijańskie wychowanie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. A w niedzielę na parkingu koło rzeszowskiego supermarketu można zobaczyć masę aut. Nawet przed marketami z materiałami budowlanymi. A nieco dalej, przed innym supermarketem, wielką zachęcającą reklamą. Już otwarte. Sprzedajemy również w niedzielę. I co widzimy? Tłum ludzi. Czci ojca i matkę swoją. To dlaczego tak wiele matek ma łzy w oczach, gdy mówi o swoich dzieciach? To nie są łzy radości. To łzy smutku, bo się zawiodły, bo dzieci nie szanują, bo nie umieją docenić, podziękować czy pomóc. Do dzisiaj mam przed oczami pewną sytuację, kiedy jako klerycy posługiwaliśmy w domu opieki społecznej w Przemyślu. Pamiętam, jak pewna staruszka opowiadała, później zobaczyłem też to na własne oczy. Syn odwiedzał ją, gdy tylko dostała rentę. Przynosił kilo mandarynek, brał jej rentę i znikał na cały miesiąc. Bo moi drodzy, człowiek nie chce wziąć krzyża opieki. Człowiek nie chce wziąć krzyża troski nad człowiekiem chorym, nad człowiekiem starszym. Nazywa się to teraz postępem. Albo po prostu, moi drodzy, to jest zwykła ucieczka od obowiązku. Zwykła ucieczka od miłości. Nie zabijaj, a dla wygody, aby uniknąć krzyża odpowiedzialności, by uniknąć wysiłku, zabija się nienarodzone dzieci. Zabija się ludzi chorych i starszych. Nie cudzołóż, nie pożądaj żony bliźniego swego. I tutaj jest znów kwestia odpowiedzialności za swoje ciało, które jest przecież świątynią Ducha Świętego.
Kwestia godności swojego ciała i poszanowania godności ciała drugiego człowieka. A gdzież w dzisiejszych czasach jest poszanowana wierność małżeńska? Pewna polska piosenkarka, która niegdyś śpiewała Ojcu Świętemu, dzisiaj śpiewa piosenkę „Wierność jest nudna”. Bo łatwo powiedzieć, jak inni, że to Kościół tylko za mnie. Ale to nie Kościół. To Bóg, który chce dla człowieka dobra, który chce dla człowieka szczęścia. A gdy zabrania, to dlatego, by człowieka chronić. Nie kradnij, nie pożądaj żadnej rzeczy, która jest bliźniego. To przykazanie dotyczy się wszystkich, zarówno pracowników, jak i pracodawców. I tych, którzy są na dole, ale również i tych, którzy są na górze. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. A jak dużo człowiek, jak dużo my wypowiadamy słów pod adresem drugiego. Często niesprawdzonych. Często takich, które brali. Ile obmowy, ile plotek, ile oszczerstw w naszym języku. Wierność Bożego prawa często kosztuje. Często wymaga, aby iść pod prąd. Nie za modą. Nie za tym, co popularne, bo tylko zdechłe ryby płyną z prądu. I nie wystarczy powiedzieć, moi drodzy, że wszyscy tak robią. Bo, drogi bracie, droga siostro, Pan Bóg będzie ciebie sądził osobiście, nie z wszystkimi. Jak trudno zatem, moi drodzy, dźwigać krzyż codziennej wierności Bożemu. Wiemy, że dużo mówi się o Janie Pawle II. Dużo o nim słyszymy, dużo o nim czytamy. I to dobrze, bo to postać, która się nam nie nudzi. Lubimy o nim mówić, o nim słuchać, czy oglądać różnego rodzaju filmy czy dokumenty. I za życia Jana Pawła II było podobnie. Chwaliliśmy się, że to jest nasz papież, papież z Polski. Że to nasz rodak. Oglądaliśmy różne transmisje mszy świętych, słuchaliśmy jego przemówień, a kiedy pielgrzymował do Polski, pielgrzymowaliśmy z nim po miastach naszego kraju. Biliśmy mu brawo, śpiewaliśmy „Zostań z nami”. A na mnie robią wielkie wrażenie świadectwa ludzi, którzy byli bardzo bliscy papieżowi i którzy podkreślają, jak bardzo mocno papież przeżywał losy Polaków, naszego narodu, naszej ojczyzny. Świadczą o tym chociażby jego rekolekcje do narodu polskiego oparte o dekalog, wygłoszone w ojczyźnie w 91 roku. Jego bliscy opowiadają, jak bardzo papież cierpiał, czytając statystyki z Polski o licznych rozwodach, o demoralizacji, o tym, jak Polacy świętują niedzielę, jakie mają poglądy na tematy ochrony ludzkiego życia. Na pewno widzieliśmy też papieża cierpiącego fizycznie. I warto sobie uświadomić, że można również cierpieć psychicznie, duchowo, kiedy jest się niezrozumiany, kiedy przytakuje się nauce papieża, przytakuje się nauce Kościoła, a i tak robi się to swojemu. Również dzisiaj Chrystus ukrzyżowany, wiszący na drzewie krzyża, cierpi, gdy Jego najbliżsi, gdy Jego wyznawcy odrzucają Jego naukę, spłycają ją, albo wybierają sobie z niej to, co jest dla nich wygodne. Moi drodzy, wierność to miłość. Nawet kiedy boli, nawet kiedy jest ciężko. Kształt ludzkiego krzyża jest różny. Krzyż to zniesławienie, pogarda, krzywda.
Krzyż to choroba, niedostatek, zmartwienia, szkoda w dobrach materialnych. Krzyż to brak rzeczy koniecznych. I te drobne, codzienne sprawy, one układają się nieraz w naszą życiową drogę krzyżową. I to wszystko może nas prowadzić do punktu, do pełnej goryczy pytań. Dlaczego mi tak ciężko? Dlaczego tyle bólu, tyle chorób? Dlaczego właśnie ja tak cierpię? Niech, moi drodzy, refleksją i odpowiedzią na to pytanie będzie fragment z książki już wspomnianego przeze mnie autora Arturo Marii Do zobaczenia w raju. Autor tak pisze. I tam widzę sytuację niezwykłą. Ojciec Święty klęczy przy wózku inwalidzkim, na którym siedzi młody, mniej więcej 28-letni mężczyzna. Chłopak był bardzo chory. Wyglądał, można by powiedzieć, jak szkielet. Mógł ważyć około 30 kg. Sama skóra i kości. Tylko jego oczy były ogromne. Kiedy spytałem, co się dzieje, powiedziano mi, że ten młody człowiek pochodzi z niewielkiej miejscowości we Włoszech, z bardzo ubogiej rodziny i że jego sąsiedzi złożyli się na bilet lotniczy, ponieważ jego marzeniem było spotkać przed śmiercią papieża. Kiedy dotarli do Bazyliki Świętego Piotra, rodzina chłopca doprowadziła wózek do spiżowej bramy i poprosiła o spotkanie z Ojcem Świętym. Gwardia szwajcarska powiedziała, że to bardzo trudne, ponieważ nie złożyli wcześniej żadnego wniosku, żadnego podania, że są przeszkody związane z problemami, z bezpieczeństwem, z protokołem itd., itd. Tak czy inaczej, po pewnym czasie gwardia zrozumiała, że jest to sytuacja wyjątkowa. Zadzwonili do sekretarza księdza Stanisława Dziwisza i powiedzieli mu, że co się dzieje. Ksiądz sekretarz natychmiast polecił, aby wnieść chłopca na górę. Wniesiono go, było z nim 5 osób. Ojciec Święty przyjął ich w kaplicy i chwili, kiedy tam wszedłem, właśnie się modlił. Była to niezwykle wzruszająca scena. Ojciec Święty klęczał, modląc się i trzymając chłopca za rękę około 20 minut. Następnie wstał, objął go, pobłogosławił, potem rozpiął swoją białą sutannę, zdjął łańcuszek i nałożył na szyję chłopca, po czym znów go pogłaskał i pocałował. A chwili, gdy miał odejść, chłopiec chwycił go za rękę i powiedział: Ojcze Święty, dziękuję. To był najpiękniejszy dzień mojego życia. Mogę powiedzieć jedynie: dziękuję. Moi drodzy, chłopiec nie był zrozpaczony. On uśmiechał się, jak gdyby szedł na inne spotkanie. Jeszcze piękniejszy. 2 dni później ten chłopiec zmarł. I możemy się spytać, cóż w tym jest takiego cudownego, skoro chłopiec nie wyzdrowiał. A jednak, jak mówi autor książki, był to dla niego cud. Cud jedności. Cud wielkiego miłosierdzia. Cud niesienia swojego osobistego krzyża